Także cześć, z tej strony Klaudia, witam Was w Draw My Life, filmie, który był najbardziej wyczekiwany na moim kanale, odkąd wybił 100 tysięcy subskrypcji. Ponieważ to jest taki mini specjal, chciałabym Was bardzo serdecznie na niego zaprosić, no już przechodzimy do opowiadania. Natomiast tak, urodziłam się 2 lipca 2001 roku. Zawsze byłam dzieckiem, które lubiło się śpieszyć, lubiło podać różne figle, więc niestety już karetce dawałam siebie znaki, że mamo, mamo, pośpiesz się, a wszystko to się stało w mojej drodze w Wodzisławie Śląskim. Od początku ciąży moi rodzice myśleli, że będę chłopcem, więc postanowiłem malutkiego bubasia, który przyjdzie na świat nazwać imieniem Dominik, no i tak się miałam nazywać do czasu, bo jednak spłatałam kolejny figiel. Okazało się, że jestem dziewczynką, tak, mała Klaudia, bo tak właśnie zostałam nazwana, jednakże moi rodzice postanowili, że stanę taki mały ślad po sobie, po tym Dominiku i na drugie imię, dlatego mam Dominika. Także całe dzieciństwo spędzałam w towarzystwie chłopców, stąd też moje zamiłowanie do spinania się na drzewa, wszelkiego typu, wiecie, takie niebezpieczne czynności, ponieważ właśnie z chłopcami przebywałam i z nimi wszystko robiłam. Mama zawsze nazywała mnie taką malutką małpką, jej małpką, tak, ponieważ właśnie tak się spinałam po drzewach, że tak trochę to wyglądało. Pomimo, że urodziłam się w Wodzisławiu, od zawsze mieszkałam w Rybniku, w bloku, dokładniej w dwóch i przed tym drugim było taki plac zabaw, coś w tym stylu. Zawsze tam uwielbiałam chodzić, zawsze tam spędzałam całe wolne dnie, lecz do czasu, ponieważ kiedy raz przyszłam tam ze znajomymi, rozpętała się burza, wszyscy uciekli, a mała Klaudia została w takim drewnianym domku tam u góry. No i niestety podziało się tak, że walnął piorun w drzewo, które było praktycznie metr ode mnie i naprawdę cudem uniknęłam tragedii. A gdyby problemów i figli było za mało, to jeszcze byłam takim dzieckiem, że zawsze lubiłam sobie sama podcinać swoją grzywkę, przez co niezbyt dobrze się to kończyło. No i tak, przyszedł ten czas. Pierwsza szkoła, 7 lat, Klaudia idzie do podstawówki, jej! Poznaje pierwszych przyjaciół, z którymi spędzi pierwsze 6 lat. Cóż to się podzieje, no zaraz zobaczymy. Zawsze byłam dzieckiem, które miało bardzo dobre oceny, same szóstki, piątki, to znaczy no, w podstawówce to były jakieś tam dobre, wzorowe, coś ten deseń. Niestety z zachowaniem miałam małe problemy, ponieważ rozumiecie to, że w pierwszej podstawówce zebrałam aż 30 uwag. To niby takie nieważne, bo jednak to było zagadanie i tego typu rzeczy, ponieważ dopiero się przeszło z przedszkola i nie postarawiłam się przyzwyczaić. Ale jednak no od zawsze oceny mam dobre, a zachowanie tak nie do końca. No i tak się toczyła pierwsza, druga, trzecia, czwarta klasa, lecz w piątej coś się zmieniło. Wtedy poznałam moich znajomych, tak bardziej się z nimi zżyłam z mojej klasy i pewnego razu kolega powiedział mi, czy widziałam. Ale co widziałam? Wtedy, moi drodzy, poznałam portal, na którym właśnie jesteśmy, YouTube. Coś, co zmieniło moje życie. Od tamtego czasu bardzo często, kiedy ktoś przychodził po mnie na dwór, pytał się, czy wychodzę, nie chciałam, wolałam oglądać właśnie owego YouTube'a, co było naprawdę dla mnie rzadkością, ponieważ kiedy ja odmawiałam dworu, to musiało być naprawdę coś poważnego i YouTube właśnie taki jest. Jednego razu, kiedy siedzieliśmy sobie malutką grupką przed telewizorem, oglądaliśmy filmy, bajki, znudził nam się. Stwierdziliśmy, że to jest nudne i nie chcemy tego oglądać. Włączyliśmy sobie na telewizorze YouTube'a i postanowiliśmy poglądać filmiki, które tam będą od YouTuberów, którzy wtedy nagrywali. A wtedy coś nas natknęło, może samemu by spróbować, może samemu by coś nagrać. I tak oto Klaudia nagrała swój pierwszy film, a zgadniecie z czego był mój w sumie pierwszy w życiu film? No z czego? To z Minecrafta. Wiem, że powtarzałam się, powiedziałam chyba bodajże 4 razy słowo no, ale Minecraft, tak. Minecraft to był mój pierwszy film, jak i kilka późniejszych. Często się pytacie mnie, jak wyglądały moje początki na YouTubie. Otóż miałam tak, że na kilku stronach na Facebooku byłam administratorką bądź właścicielką i przez to tak, przez takie małe promo, na początek już miałam 300 widzów, więc taki mały start na początku miałam. I tak oto 6 klasa przeminęła, miałam bardzo dobre świadectwo, bardzo dobre oceny, no i założyłam kanał o nazwie Klaudusiek, na którym właśnie dzisiaj mnie oglądacie. Po podstawówce naszła pora na gimnazjum. Coś, co w moim życiu niezbyt dobrze wspominałam. Wspominam przynajmniej te pierwsze, bo tak, byłam w dwóch gimnazjach. W pierwszym wszystko było w porządku, nie było żadnych zarzutów, dopóki na przełomie listopada i grudnia nie wydało się, że nagrywam na YouTubie. Wtedy większość znajomych się do mnie odwróciła, nie wiedzieć dlaczego, czy YouTube to jest coś, co może odwracać od ciebie ludzi. Doszło nawet do tego, że jedna z przyjaciółek się kompletnie przestała do mnie odzywać, wstydziła się mnie, ponieważ nagrywałam na YouTubie. No i tak, postanowiłam uciec od problemów. Nie żałuję tego, poszłam do drugiego gimnazjum i przyznam szczerze, bałam się, jak tamto odbiorą. Bałam się, będzie tak samo, może jeszcze gorzej, ale jednak wszyscy mnie przyjęli z ciepłymi uśmiechami.
uśmiechami, było naprawdę cudownie i to był najlepszy wybór w moim życiu, zmiana gimnazjum. No i tak oto przebrnęłam przez te 3 lata spokojnie, bez większych problemów i widzicie mnie to aktualnie na YouTubie, nagrywającą na Was specjal na 100 tysięcy subskrypcji, za co Wam bardzo dziękuję, kocham Was naprawdę, nie zapomnijcie o tym, dziękuję, że jesteście.